Trzecia dawka szczepionki. Jest rekomendacja EMA dodatkowa dawka szczepionki przeciw COVID-19. Zalecenia EMA. Europejska Agencja Leków EMA wydała zalecenia w sprawie stosowania trzeciej, dodatkowej, dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Dotyczą one osób z poważnie osłabionym układem odpornościowym. Jak podał Komitet do Spraw Leków dla Ludzi CHMP, Europejskiej Agencji Leków dodatkową dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 firm BioNTech, Pfizer lub Moderna można podać osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym co najmniej 28 dni po ich drugiej dawce. Wskazania Europejskiej Agencji Leków. Badania wykazały, że dodatkowa dawka tych szczepionek zwiększyła zdolność do wytwarzania przeciwciał przeciwko wirusowi wywołującemu COVID-19 u pacjentów po przeszczepie narządów z osłabionym układem odpornościowym. Czytamy w komunikacie prasowym, przekazanym w poniedziałek przez EMA przedstawicielom mediów. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że zdolność do wytwarzania przeciwciał u tych pacjentów chroniła przed COVID-19, oczekuje się, że dodatkowa dawka zwiększy ochronę przynajmniej u niektórych pacjentów. EMA będzie nadal monitorować wszelkie pojawiające się dane dotyczące jej skuteczności, podaje dalej agencja. EMA podkreśliła też, że nowe zalecenia nie dotyczą osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym. W ich przypadku, według EMA, dawki przypominające można rozważyć co najmniej 6 miesięcy po drugiej dawce.